Agrokoyot prezentuje. Masz ten krok, masz ten styl i te twoje kocie ruchy, a twój wzrok mówi mi, że dziś 00 skruchy. Leje się Perignon, mokre znowu ciuchy, a ja nie szukam żon, weź luj, luj, uchyl. I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przed pierwszą stówę, gorąca jak Bermudy. I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przed pierwszą stówę, gorąca jak Bermudy. Nie wulgarnie, patrzy z troską, wady widać tylko przez mikroskop. Od motyli, w brzuchu łoskot, gili gili. Może przyszła siostrą, jest party, to od życia odskok. Jej kształty, oświetla stroboskop, jest luz. Pana jak horoskop, mamy Grey Goose, a nie szkocką. Nie szara myszka, wygląda bosko. W tańcu mnie do szkol, puszcza mi oczko. Na barze dyszka, trochę poniosło. Ja z kokoszką, krzyczą gorzko. Popuś obok, jak apostoł, wierzy we mnie, jak nieboskłon. Z moją gąską bawię się głośno, póki z ochroną nas nie ściągną. I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przed pierwszą stówę, gorąca jak Bermudy. I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przed pierwszą stówę, gorąca jak Bermudy. I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przed pierwszą stówę, gorąca jak Bermudy. I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przed pierwszą stówę, gorąca jak Bermudy. Patrujesz się w te ruchy jak NASA w kosmos. Jak lecisz do gwiazd to podciętą mordą. Wierzę czy nie wyrwę, pędzę ze ścian okno. Ja chcę jak Moro, lecę z twoją siostrą. Na czarno, jak ninja, ubrany, wywijam. I muszę wytrzymać, odmawiam kielicha. Do środka zawika, pocieknie mi ślinka. Już jestem w środku i cię widzę, kotku. Jak tańczysz plenka w katowickim spotku. Jestem tak zazdrosny, bo cię kocham w końcu. I chcę zobaczyć, co masz w środku. Z całych tych emocji rzucam się na ogród. To dla ciebie, Weronika, dzisiaj będę spał na... I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przed pierwszą stówę, gorąca jak Bermudy. I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przed pierwszą stówę, gorąca jak Bermudy. I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przed pierwszą stówę, gorąca jak Bermudy. I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przed pierwszą stówę, gorąca jak Bermudy. Siemanko panie i panowie, w kolejnym nagraniu. Poniedziałek, 9 września. I coś tam nam pada, tak jak zapowiadali. A jak popada, to się okaże. Na razie to jest nic wielkiego, no ale niebo zachmurzone. Temperatury dużej nie ma. Ile w ogóle mamy temperatury? 23 stopnie, no to też nie jest tak mało. Jak na 8 rano i jak na wrzesień. No ale pada. Pada, zobaczymy czy się rozpędzi. Ogólnie na cały tydzień pokazują jakieś opady deszczu. I zobaczymy. Jak siupnie mocniej, to dzisiaj jedziemy na noc robić orkę i bez orkę. Nie, no może nie na noc. Wszystko się okaże jak popada. Dopiero będziemy wiedzieć więcej, jak podchodzić do tematu, no ale tak czy siak uprawiać już trzeba, no bo trzeba siać. Najgorzej jak puk nie będzie chciał wchodzić w ziemię, nie? Mieliśmy 3 tygodnie upałów, także może być różnie. I co tu jeszcze można powiedzieć? Jak pada, no to chyba telefon do biskupa od pana tatka się sprawdził. Biskup zadziałał, zadzwonił tam, gdzie trzeba. Do przełożonego. No. Jedziemy z Łukaszem załatwić parę rzeczy i bierzemy się do pracy. I na to czekaliśmy, panie i panowie. Właśnie na to. Super sprawa. Piękny, spokojny deszczyk. Fajnie deszczyk pokropił. Na tą chwilę szeroki z rozsiewaczem. Rozsiewamy na początek wapno granulowane. Na tych kawałeczkach, gdzie jest troszeczkę słabiej z pH, to na tym polu na pewno za rok będzie planowane troszeczkę lepsze wapnowanie. Ale teraz nie ma już czasu na zabawę i dlatego też wapno granulowane na 5-hektarowy kawałek. Będzie dobrze, panie i panowie.
Na pewno w tym tygodniu będziemy grubo uprawiać. Troszeczkę orki, troszeczkę bez orki. W sumie więcej będzie bez orki niż tej orki. Także troszeczkę tak i pomału do przodu. Deszczowa aura, fajna. Rozsiewamy nawóz, polifoska piątka. To znaczy jeszcze nie rozsiewamy, dopiero ładujemy. Ale wiecie o co chodzi. Zawsze te brzegowe jak rozcinasz, to rozcinaj... Tak, wzdłuż. Ta, ale od dołu, nie z boku, bo z boku to będzie wylatywać tutaj, przy samym brzegu, nie? Ja jechałem tu od środka. No właśnie. I teraz tak, żeby jak najbardziej nam na bok poleciało, nie? To wszystko się rozchodzi o to, żeby tak nasypać te cztery worki, żeby ten jeden na środek nam wszedł bez łopatowania. A w tej chwili będziemy musieli trochę łopatować, a łopaty chyba tutaj nie mamy. Chyba jest. No. Coś tam jest. Ale się rozbują, no. Kurwa, toreador. Poskromimy go. Także panie i panowie, przed chwilą rozsiewałem wapno. Plany troszeczkę się zmieniły, bo tak zwykle bywa, że szybko się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie. Jedziemy z rozsiewaniem polifoski. Jest ze mną dzisiaj pasażer na gapę Szymek. Także nie będzie mi nudno. Będzie wesoło, nie? No. Będzie wesoło. Rozsiewamy sobie najpierw ten 5-hektarowy kawałeczek. I jedziemy na kawałki po rzepaku. I działamy dalej. Co tam, Szymek? A ile to pole ma w ogóle wepchu? Łaj, to by trzeba było zmierzyć, ale z 500 na pewno. Chcemy kopać kiedyś? Nie, nigdy. Ale kiedyś, ale tam blisko, blisko. No tam kawałek dalej, na tym dołku się zakopaliśmy. No. No. A kombajnem? W 2017 roku bardzo często się kopaliśmy kombajnem. I nieraz trzeba było go odkopywać szpadlami. I wyciągać, nawet na dwa ciągniki. No, tak było. No. Raz na dwa ciągniki. Oby to nie wróciło. Ja kiedyś z Holandem i wyciągałem na dwa ciągniki senda z dużym talerzyską. A kiedy ja mam taką talerzówkę, taką samą jak ty? No, bo ja mam nową, taką dużą. Jest? A taką dużą. No. A to jest, wiem! To tu się ciągnie z kolei, tak? No. A widzisz, nie wiedziałeś. To ja myślałem, że to witkowa. No jak ja myślałem, że to witkowa. No widzisz. Także panie i panowie, jak zwykle u nas podróże małe i duże. Troszeczkę rozsiejemy nawozu. Troszeczkę poorzemy, troszeczkę pojeździmy mandamem z uprawą bezorkową i będzie dobrze, nie? Nie, będzie dobrze. Będzie dobrze. Widzisz, tam butelka leżała. Tam butelka leżała. Po piwie? Nie, po wodzie. Po wodzie. O, ktoś wyrzucił, jakiś dziad, nie? No, po normalnej wodzie. Łukasz, Bober, przyjedź do mnie wreszcie, no. Tak fajnie ta linia się przełącza w tej nowej aktualizacji FJ Dynamics. A tutaj agrokojot bidny musi wychodzić i wchodzić z powrotem, aby ustawiać sobie nową linię. Nie, Szymon? A siewy tuż, tuż. Tydzień czasu i siejemy. Ale pada. No, ale kałuże, nie? To nie nasze, to my nie będziemy tego gruberować, nie? No, bo nie wiedziałem, że
tam nie wodno, że tam tu już się kończy pole, wiesz? A gdzie to robiłeś? A co tam wysypywałeś? No, bo ja nie wiedziałem, że tam już się kończy pole, nie wiedziałem. Ale co sypałeś? Prawa, no bo nie wiedziałem. Aha. Ujeka, ja nie wiedziałem, że tam się kończy pole. No wiem, ale ja nie wiem, gdzie ty sypałeś w dalszym ciągu, w którym miejscu? Aha. Ale nie do Krępina, tylko nie, tam gdzie się jedzie na boisko. Aha. To wiem. Już tutaj wapno było też rozrzucone. Wapienko mamy tutaj rozrzucone. I teraz rozsiewamy nawóz. A gdzie legało to wapno, powiedz? A tutaj. No trudno, traktor będzie upaćkany, ale nie będzie zakurzony. Co jest lepsze, co gorsze? Ciężko powiedzieć. Tak źle, tak niedobrze. Wracamy do chałupy i powiem wam szczerze, że nie wiem, czy dalej będę jechał tym rozsiewaczem, bo coraz mocniej pada. Może lepiej nie? A może pojadę sam? Wezmę pana Mietka teraz na przejażdżkę. Co? Wziąć pana Mietka? Jak do domu nie pojechał? Chyba nie pojechał, bo to padało. A on rowerem jest. To znaczy jest człowiekiem, ale przyjechał rowerem, nie? No. Także wracamy do domu. Myślę, że jeszcze jeden rozsiewacz zasypie. Wujek, pacieka, złota. No, widzę. Widzę. Zaraz będzie do koszenia na ziarno, nie? Także, panie i panowie, jeszcze jeden rozsiewacz zasypie. I wezmę może Mieczysława na przejażdżkę, jak nie pojechał do domu. Ale fajny, cieplutki deszczyk. Panie i panowie, coś pięknego. Naprawdę. Po co tam idziesz? Po co tam idziesz? No to da, on tu przyjedzie, no stanie, bo nie podłaź pod traktor jeszcze pod worki. No to stój z boku, po co tam podchodzisz? Idziesz za traktorem, nie wiem po co. Podjeżdża, ustawia się, staje, nóż masz pod ręką, bierzesz tak. I bierzesz tak i nigdzie nie musisz chodzić, pod worki nie trzeba podchodzić. Tyle. No i dobra. Starczy mi na te pole. Czekaj, to pole z tobą. No korzonek chciał jechać, ale dobra. Musi zaczekać, tylko wjadę pod gapę, żeby nie było mokre i... No już. Już tylko czekuję, to na pewno będzie. Na pewno. On nawet nie widział, że ty wsiadłeś. Kurwa, Jezu. No bo on tak by przyszedł na dół i chuj wsiadłby. No właśnie, on stoi. Ale deszcz padał. To jak ten odciągnik, kurwa? Jak jest rozsiewacz pełny, a w ogóle pięknie. Naprawdę, super ośka amortyzuje na polu, nie? Dobrze się tu jeździ? Jak jedziesz z samym obciążnikiem na przodzie, to trochę słabo, bo tak czuć, że przód ciąży, nie? No. Ale jak jest maszyna, albo taki ciężar jak nawóz z tyłu, to... Ładnie wygląda przy nim. Naprawdę, lepiej amortyzuje. Czuć ogólnie, nie? Jak amortyzuje fajnie przy tym ciężarze. Jak po polu jechałem, to naprawdę, tylko widać było, jak koła latały. I jak ta nawigacja? Coś się jest. Co się boli. Muszę do Łukasza zadzwonię, no, dzisiaj mi się nie chce. Nie mam czasu wstać dzisiaj, wiesz? Ustawienia masełkowi wysyłałeś? Nie wysyłałem. Dobra, lecimy. O, dajem, szyję. Ja nagrywam. Aha. Tak? Nie, wyłączyłem. Nie, okay. Nagrywam. To się kameruje. No, wyjdź tu teraz, wyjedź z tym obciążnikiem, mocium panie. O kurwa. No. Cały pas zajmujemy. Nic nie jedzie. Na szczęście. I dobra, zamiast Miecia zabrał się ze mną Jakubek tym razem. No i może jeszcze Mieciu będzie
to jeszcze jednym kursem ze mną się przejedzie, dlatego że przestało padać. Będziemy rozsiewać dalej. Myślałem, że to już będzie koniec rozsiewania na dzisiaj. Ale ciśniemy. Ciśniemy, bo trzeba uprawiać. My z Jakubkiem jedziemy jeszcze jednym rozsiewaczem na pole. A tutaj Mieczysław z Łukaszem zostają na podwórku. To znaczy zostają. Kończymy pracę. Mieciu jedzie do domu. Miałem go wziąć, ale później bym musiał go odwozić, bo mówi, że jak ciemno, to on rowerem nie będzie jechał. No. A później jeszcze Tomek, nie zajedź do sklepu. Jak go tutaj nie lubić, no? Godzina 20, wracamy do domu. Na dzisiaj koniec tego dobrego. Troszeczkę nawóz rozsialiśmy. Jutro będziemy wracać jeszcze raz do tematu. I nie tylko tego tematu, wielu innych. Różne orki, oreczki, orunie. Bez orki też będą. Tak jak mówiłem już nie raz. Widzimy się jutro. Dobra, panie i panowie. O, Tomek, godzinę trzeba przestawić. O, no to nie dziesiąta. Nie dziesiąta, a godzina siódma. Godzina siódma za 10. Lecimy po materiał siewny. Także siemano, kolejnego dnia rano. Myślałem, że pierwsze będzie przężyto do odbioru, bo planuję siać pierwsze przężyto, dopiero później jęczmień. Ostatnie lata u nas jęczmień jednak lepiej jak się później posieje, około 20 września. Chociaż kiedyś zaczynaliśmy już siać jęczmień 15, no i to wychodziło też bardzo różnie. Zależy od przebiegu pogody. Gwizdek już przy pługu, szeroki jeszcze przy rozsiewaczu. John Deere 6910 gotowy i zwarty z paleciakiem do załadunku nawozu. A my lecimy maskiem po jęczmień, do siewu. Wyjeżdżamy na drogę 142. U nas popularna jako Chociwelka. Droga od strony Szczecina na Chociwel. Wczoraj niestety tutaj zdarzył się nieszczęśliwy wypadek i zginęła młoda dziewczyna. No i tak akurat się zdarzyło, że to dwie kobiety kierowały tymi ciężarówkami. Jedna z nich nie przeżyła. Młoda dziewczyna, 25-27 lat. I na pewno to jest ogromna tragedia. Przyczyną wypadku był prawdopodobnie wystrzał opony, przedniej opony ciężarówce. No i akurat z naprzeciwka jechała druga ciężarówka. Co ja bym na przykład mógł w tej sytuacji zrobić? Kiedy z naprzeciwka leci ciężarówka, strzela nagle opona, tak jak teraz, mijamy się z ciężarówką, no i wjeżdża w nas. Ułamek sekundy, nic nie możemy zrobić. Także nasze życie jest kruche, panie i panowie. No, aż człowieka zatyka, nie? To było tutaj. Ogromny szacunek dla tych wszystkich, którzy brali udział w akcji ratunkowej. Dla mojego kuzyna Mateusza, który pomógł wydostać się jednej z dziewczyn z płonącej kabiny ciężarówki. No, pomimo wszystko, jednej z dziewczyn nie udało się uratować. Nie znałem tych osób, a powiem wam szczerze, że ciężko mi się nawet o tym mówi, jak człowiek przez chwilę o tym pomyśli. 20 parę lat, młode dziewczyny. Dobra, lecimy z tym materiałem siewnym. Przed chwilą dzwonił do mnie kierowca, że wiezie do nas kupę. Pomału zaczynają się dostawy kupy. Zobaczymy, ile uda się i w jak szybkim tempie przywieźć to wszystko. I prawdopodobnie trzeba będzie mu pomóc. Jakubek przywiezie zaraz nam linkę,
No nie byłem na to przygotowany, nie wiedziałem, że teraz akurat przyjedzie, no ale pole mamy tutaj po drodze i na pewno trzeba będzie mu pomóc troszeczkę, sam nie wyjedzie. A może? No zaraz zobaczymy. Jedziemy na pole. Działamy. Przyczepkę się odczepić z boku. Wiecznie z rana, wiecznie. Dobra, odczepimy sobie tutaj HL-kę. A gdzie ten Jakubek? Zaginął w akcji. Dobra, ciężarówka rozładowana. Trochę tak rozciągnięty ten towar, trzeba będzie podrzucić. Bo będzie później ciężko wjechać kolejnym autom. Udało się wysypać kolejne autko, troszeczkę tutaj podgarnę. No bo tych aut ma być zdecydowanie więcej niż dwa. Zjazd na Starą Dąbrowę, podwójna obsada. Dobra, Jakubek sobie orze, a ja jadę rozsiewać nawóz dalej. Może jeden rozsiewacz uda mi się rozsiać. No i będę musiał jechać znowu do ciężarówki z kupą. I lecimy dalej z nawożeniem. Wszystko naraz się robi znowu. No ale fajnie, że popadało. I dobra. Kolejna ciężarówka. Pięknie wjechała w środek pola. Sama wyjechała. Piękna sprawa. Delikatnie podrzucimy. Fajnie będzie, jak druga się będzie tutaj wbijać obok i obok i obok i obok. I jakby tak wszystkie wjeżdżały i wyjeżdżały, to będzie miodzio. Trochę nawożenia, trochę obornika, troszeczkę orki, oruni, oreczki. Działamy. I dobra, przed hardkorową orką zmieniamy elementy robocze. Łukasz już tutaj stare lemiesze wyrzucił, nowe zamontowane prawie. Obrócimy pług, zamontujemy z drugiej strony. Będzie super. Nie ziomek? Elegans. Działamy dalej, panie i panowie. Działamy dalej z tematem. No, panie i panowie, troszeczkę nam zeszło. Prawie godzina 21:20. No, temat nawozu definitywnie zakończony. Zjeżdżamy do chałupy. Jutro ostre mycie szerokiego. I działamy dalej. Cały czas do przodu, staramy się. No i siemano, mamy rano. Nowe elementy robocze na pługu założone. Za chwilkę trzeba będzie troszeczkę pojeździć. Także troszeczkę położymy i za chwilkę dokręcimy te lemiesze i dłuta. Bo to zawsze gdzieś troszeczkę się poluzuje, abyśmy nowych elementów roboczych nie zgubili, nie? Dojeżdżamy do pola i działamy. No na tym pierwszym polu wczoraj było całkiem spoko. Jeśli chodzi o wilgoć. No i co mogę powiedzieć? Na tym polu 15 litrów na metr kwadratowy to zdecydowanie za mało. Zdecydowanie za mało. Wczoraj mówiłem o bardzo dużych weekendowych deszczach. I szkoda, że wam tego nie pokazałem w prognozie. Bo już ta prognoza została zmieniona. I dosłownie pokazują mniej niż zero. Ja pierdzielę, co z tymi prognozami się dzieje? Za dużo, panie i panowie, to ja z rana nie pohasałem z tym pługiem. No ale jedzie mój zmiennik i będzie działać. A ja muszę jechać ogarnąć ciężarówkę, która już chyba przyjechała z kupą. Kupa. Nie no, dzwonił, że będzie za 15-20 minut, także
zdążę dojechać. No, a Jakubus będzie robić orkę. Kuba, ogólnie tutaj twoja woda została? No. Pełna? No. No, no. Tutaj pole cały czas się wydłuża. To wjeżdżaj przednim kołem i już opuszczaj pług jadąc, nie? I teraz tak, ja nie dokręcałem jeszcze lemieszy i dłut, tutaj masz klucze. Posprawdzaj wszystkie z jednej i z drugiej strony. Tam akurat masz tak, że jak będziesz dojeżdżał, to tylko podniesiesz sobie od granicy wał i będziesz dalej rorał, nie? No dobra, ja lecę. Czekaj, wezmę swoją wodę, bo ja tak przeskakuję z ciągnika do ciągnika i... Zaraz sprawdzisz to? Tak. Sprawdzaj, podociągaj, bo na pewno się poluzowało, nie? Ile on kurwa Eduta wymieniał, ile mieszy wczoraj? Długo Łukaszowi to wczoraj zeszło, no ale cóż. Ja to w pół godziny robię na polu. Ty, co? Dotknij. Grzeją się. Masakra. No twardo jest. Twardo, sucho jest. Masakra. No i fajnie, dzwonił kierowca, że jednak traktor nie będzie potrzebny. Także lecimy do niego busem. Jechał, wyjechał. Podpisaliśmy kwity, wracamy. No i tak się złożyło, że jest godzina 21. My na polu jesteśmy maskiem z talerzówką, a Jakubek gwizdkiem z gruberem, z naszym mandamem, uprawia po rzepakach pod jęczmień. No tak wyszło, że musiałem jeszcze talerzówką pewne sprawy tutaj poprawić. Pewne sprawy poprawić. Na pewno jeszcze będziemy jutro poprawiać pewne sprawy. A dzisiaj już musimy zjechać, dlatego że jedzie do nas jeszcze ciężarówka z kupą. No, także musimy zjechać. Tam zostawiliśmy John Deere'a u znajomych w tej miejscowości, gdzie będziemy tą kupę zwalać. Także zjeżdżamy i lecimy na pole Amarokiem, aby odebrać towar. Prędziutko. Zbliża się 21, a dyżur w Polsce, jak rozpoczyna. Siadaj, ziomuś! A ty centuj, ziomuś! Pomału tylko, spokojnie. A se, kurde, ziomuś! A se w Żabce byłeś. Ta, a byłem w Żabce? No, ale najlepsze? Uchwałę przyjęła krakowska. Ty, kolesia spotkałem z wojska. Tak stałem, stałem z nim, pierdoliłem głupoty. A ja bym jeszcze był na polu, panie. Jeszcze bym na polu robił, ale zadzwonił, że jedzie z kupą. No to co, jedziemy po kupę? Nie, no idź już spać, ja już ten, ja już sobie dam radę. To nagraj coś. Nie, no nagrywam cały czas. Cały czas? Tak, bo ten, bo jutro Kuba pojedzie dalej gruberować. A na pewno ja pojadę troszeczkę dalej potalerzować. Muszę objechać pola i do tematu rzepaku się przytulić. Do tematu rzepaku muszę się przytulić, bo trzeba będzie go już chyba skrócić. Także muszę jakieś środki ogarnąć w ciągu dnia. I co jeszcze? I jeszcze, panie, temat kupy będzie w dalszym ciągu, bo będą dalej jeździć i wozić. Także będę musiał to ogarniać, nie? W razie to nie uwali pani antenę. A i słuchaj, tylko bo pamiętam, jeszcze może to spalę, ale to już na pewno widzowie może gdzieś widzieli, bo no. Na pewno to było na rolkach. Co chciałeś powiedzieć? Kawał? Poszło trzech, zagadka. Poszło trzech kolegów do restauracji, nie? Każdy sobie zamówił zdanie. No i wyszło im po 10 zł. Mhm. Przyszedł kelner, wstawił rachunek, zgarnął te 30 zł, poszedł do kasy, stwierdził, że ich cały rachunek kosztował 25 zł. No to postanowił każdemu oddać po jednej złotówce, sobie 2 zł zostawił na piwku. Czyli tak, każdy zapłacił teraz po 9 zł, tak? Mhm. No. 9 razy 3 będzie 7 plus 2 kelnera. Gdzie jest złotówka? No, gdzie jest złotówka? No.
tego sam nie wiem. Jak ktoś znajdzie odpowiedź na to... Słuchajcie, jak ktoś znajdzie odpowiedź na to pytanie, to jest... To jest normalnie bodne. Nie. Tam tylko muszę takie dołki przetalerzować, gdzie tam chwasty narosły w tym rzepaku i dobrze tego nie dało się wcześniej stalerzować. Teraz to ładnie sobie uschło i możemy to dotalerzować i robimy bezorkowo, proszę pana. Bezorkowo. Także panie i panowie, mamy teleportację. Tak wyszło, że mamy dzisiaj Mieczysława na pokładzie. Tak jest. Mieczysław miał dzisiaj bardzo poważną funkcję. Bardzo poważną funkcję miał Mieciu dzisiaj, bo pilnował ciężarówek. Ile ciężarówek Mieciu dzisiaj przyjechało? Zero. Ani jednej, kurwa, nie na sucho siedziałem. No. A Mieciu jeszcze na sucho siedział. Może do panem nosa nie będzie przejeżdżać, nie? No nie, nie, nie po drodze. Nie po drodze nam do, sklepu mieć. To znaczy, jak będziemy z pola wracać, to będziemy mieli sklep po drodze. I co ty na to? No jak będziemy z pola wracać, to będziemy sklep... Po drodze będziemy mieli żabkę. A tam tutaj, No tak teraz nie po drodze. Dobra. Chyba, że do Biedronki pojedziemy do Grzędzic, bo tam Biedronkę otworzyli. Nie ma problemu, ty kierowca. Kilka spodarz jak to z taką. No, także Mieciu miał dzisiaj pilnować ciężarówek na polu przy dostawie tego obornika, ale tak wyszło, że tylko jedna była rano. Później zadzwonili, że już nie przyjadą dzisiaj. Także zabrałem stamtąd Miecia, bo siedział na sucho i nudziło mu się, nie? Nudzi się. Także jedziemy sobie dalej, jeszcze maskiem za grimetem troszeczkę podziabiemy na jednym kawałeczku i wracamy do domu. Aktualnie Jakubek uprawia gwizdkiem z mandamem pola pod jęczmień i pod pszenżyto. No, trochę dziuły. Ogólnie to Jakubek od samego rana uprawia dzisiaj. Aha. Także dosyć sporo tego pola dzisiaj już uprawił. Aha. A my z Mieczysławem jedziemy na podróże małe i duże. Tak jest. Zobacz, cały ryj trzeba wystawić. Teraz dopiero coś widzę. No, no ale teraz to już wiesz. Teraz to już muszę wyjechać. Tak, czekają. Dobra, tutaj mieliśmy taki dołek do doprawienia. Zwijaj mandzior, bo Miecia już żopu boli troszkę. Żopu boli i smoli mnie. Jeszcze go smoli oprócz tego. No, tak to jest. To nie są żarty. Składamy talerzówkę, zjeżdżamy. Po drodze sklep, tak? Sklep, obowiązkowo. Dobra, po drodze sklep. Chyba już nie mam się pluć. Dobrze, wody sobie napiłem. Nie masz czym pluć. Nie masz czym pluć. Dobra. A później jedziemy do Jakubka, zawieźć mu paliwo i jedziemy dalej, całodobowo, oporowo. No. Pomalutko dojeżdżamy z Mieczysławem do Jakubka na pole, wieziemy to paliwko. Tutaj mamy kebaby Vel Coyotka. Gdzie ten Jakubek? Już go widać. O, już kończy to pole. Nie wiem, żeby problemów nie było, no? Jak podwiedzi z tym bilancino, no to właśnie. Mamy delikatnie po godzinie 22. Jakiś czas temu nastąpiła zmiana operatora. Jakubek pojechał spać, bo od rana będzie dalej działać. Ja dokończyłem po nim jeden kawałeczek. No i w sumie zrobię jeszcze hektarek po drodze i jutro dalej od rana ogień. Widzę, dłuta cieniutkie nam się zrobiły. Mamy nowy zestaw od pancerza. Także może jeszcze jutro nie, ale pojutrze no, już chyba nowe założymy. Piątek, piąteczek, piątunio, au Coyota, awariunio.
Piątek 13, proszę pana. No, także tak to wygląda. Pierdzielło na łożyt konawale w Mandamie. Ciekawie. Już Tomek kiedyś wymieniał. Chyba 2 lata temu? Jakieś 2 lata temu. No. Zobaczymy, co to będzie. Czy się fajnie, ładnie wymieni. No, nie nagrywałem, bo musiałem dojść, jak tutaj coś co zrobić z tym. Jak to, jak to zrobić? Żeby nie spalić, nie? Żeby prezes potem nie oglądał i nie mówił, że kurwa to za fuszera pierdolona. No, dokładnie. Tutaj musimy chyba, na to wychodzi, odkręcić to jeszcze impusikami. Ściągamy pierścień, no i musimy wyciągnąć ten pierdolnik, czyli tu od łożyska. I zakładamy nowe łożysko. Ile mamy takie łożysko? Łukasz, jak myślisz, będzie takie łożysko? Tak, tam łożysk jest od cholery. No nie wiem. Tylko znając życie, jest od cholery ich, ale podejrzewam, że będzie tak, że tego jednego akurat nie będzie. Nie. Wszystkie inne będą dookoła, tylko nie tak. Może tak być, nie? Tak może być. Działamy. Biją dzwony. O kurwa. No komuś zegarek się ten przestawił, bo 9 była już. Prezes wykorzystał swoją siłę. Nie, i ściągnął. I zajebał tak młotkiem, że wyszło. Kurwa. To młotek trzonek weszedł tam, gdzie nie trzeba. Kto go tak postawił? Ja teraz zganiam na innych, nie? Ja nic nie powiedziałem, że na innych. No nikogo nie zganiał. Co za chuj go tam postawił? No właśnie. A teraz jest pytanie, panowie, czy mamy takie łożysko? Na pewno jest. Albo mówię ci, albo może być tak. Myślałem, że już sprawdziłeś. Nie sprawdzałem. Nie szarp, jednocześnie kręć i ciągnij. Krótkie ruchy i ciągnij. Krótkie ruchy i ciągnij, tak jak ja robiłem. Witam panowie i panie. Mamy grzanie na ekranie. Co to jest? Nie. Nic. Jest komentarza. Maska jeszcze nie mieliśmy przy Agrimecie. Tak wyszło. No i tak wyszło, że nie mieliśmy jeszcze tego Kvernelanda 5-skibowego przy szerokim. I przyszedł taki czas, że będziemy testować i szerokiego z tym pługiem. Najgorsza godzina do przejazdu. Piątek, piąteczek, piątunio. 13 na dodatek. 13 września. Godziny szczytu. No. Ale ładnie jeżdżą w kółko, nie? Gdzie oni jadą? Gdzie oni pędzą? Przydałyby się odkładnie ażurowe na tym polu. Lepi nam się wszystko do odkładni. Ale w miarę to dobrze odkłada, nie jest źle. I jakbyśmy mieli więcej takiego pola, to na pewno bym miał odkładnie ażurowe. Równamy tutaj od tych wygibasków. Jak miniemy sobie tutaj tą wysepkę, to dalej już będzie fajnie i te odkładnie same nam się oczyszczą. No a tutaj musimy się troszeczkę pomęczyć. To jest ten kawałek pola, gdzie kopaliśmy się kombajnem. No i tutaj nie skosiliśmy tego żyta do końca. Zobaczymy, czy za rok skosimy, bo teraz się męczymy. Równamy, kombinujemy. Jeszcze przyjedziemy tutaj talerzówką, bo nie wszędzie ta skiba dobrze odłoży. Trochę tutaj perzu narosło. No właśnie, pesz i talerzówka nie idą w parze, no ale cóż, musimy to wyrównać przed siewem. I na pewno musimy to zaorać przed deszczem, bo jakby to popadało, to już tutaj bym nie przejechał. Odkładnie by się tak zakleiły, że masakra. No ale dobra, nie gadamy, robimy. Już powiem wam, 3 razy wychodziłem, czyściłem odkładnie. No i jeszcze na pewno parę razy wyjdę.
no trzeba tak robić, aby tą orkę jakoś tutaj zrobić. Zacząłem właśnie specjalnie od tej części pola, bo później tam dalej mamy żywy piach i te odkładnie same nam się wyczyszczą. A najgorsze jest to, że od tej części pola mamy krzywo i musimy równać tą orkę. No i troszeczkę źle to wychodzi, no ale przyjedzie talerzówka, to wyrówna. Kurwa. I prostujemy to. I prostujemy ten temat, czyścimy odkładnie i pomału do przodu. Każdy orze jak może. No i super, panie i panowie. Udało się wyprostować oreczkę. Jedziemy na prostej. Jedziemy na nawigacji. Kurde, a co? Podkładnice mamy już czyste. Ziemia w dalszym ciągu troszeczkę tłusta, ale już tutaj nam się nic nie zakleja, także zdaje, fajnie. No, tam było tłusto na dole. Nawet bardzo tłusto, bym powiedział. Tam było tłusto, a tutaj sucho. No właśnie. 17:17, panie i panowie. Piątek, 13 września. Jakiś zbłąkany wędrowiec do mnie przyszedł. Jakieś puszkę tam ma. O nie, nie się dla... Ale ma armaty, gościu. Zapakowany karabinami, kurde, nabojami do pełna. Trzeba, jest sorry, że tak długo od koleżanki dostałem, a ja tego nie piję. Ole zimny, od koleżanki dostałeś? Co? Od koleżanki? No, bo mnie podczuła, tylko że musiałem jej pomóc... Weź jeszcze raz. Pomóc tak. Nie mocno. O, dobra. Pomóc, no, tam szapkę gdzieś do góry, nie? Okej. I dałem Red Bulla. Kurwa, no dobra, i taki Tomka tobie, a ja tego nie tak nie za bardzo za tym jestem. No ja też nie za bardzo za tym jestem. Nie? No nie za bardzo za tym jestem, no w ogóle jestem przeciwny. Tak, tak, ty, tak, umiesz mówić nie. To tak jak ty jesteś przeciwny tych piciu tych romperów. Ale widzisz, ja oszczędzam. Romper Extreme. Ja oszczędzam. Nazwa to jest po prostu Rumper, Rumpelstilski. Nie, to był Romper, no, Rumpelstilski. Ten skrzat, Rumpelstilski, no. Jak znalazłeś jego ten... Nazwę to tam jakoś tam zmieniał ten, no. Jeździłem trochę na nawigacji, ale przy orce to jakoś nie wychodzi. Gdzieś tam parę przejazdów poszło ładnie, a raz jadę przechylony na prawo, drugi raz jadę przechylony na lewo. Także to tak nie wychodzi, no na nawigacji. No i dobra, i tak po linach nie jedziesz. No, dlatego mówię, bo 5 cm 6 przesunięcia teraz, nie? Byśmy włączyli, to nam zjedzie, no zobaczymy. O, jedziesz? No, ale już się cofał. No w miarę idzie, nie? No ale 710 mam laczki, to powiem ci nie, będę jechał tak bardziej z lewej. Pewnie, nie. No. Gdzieś tam na orkę zaczyna najeżdżać, to mi się to nie podoba. Na horyzoncie godzina 21. Kończymy ostatni poprzeczniak na tym polu. Przyjechał do nas Jakubek gwizdkiem. Wyrówna od razu tutaj bruzdy. Zjeżdżamy i resztę jutro będziemy działać. Resztę. No nie resztę, bo jutro wszystkiego i tak nie skończymy. No ale będziemy działać dalej. Tak jak zwykle, panie i panowie, u nas to samo, czyli pomału do przodu. Staramy się. Non stop. Chłopaki fajnie robią. Jest dobry klimat. Dobry flow, dobry przekaz leci. Jeszcze raz i zobaczymy. Ej, jak robię ten dyfan, słyszysz? Cały czas pomalutku kropi, ale powiem wam, że deszczem tego nie można nazwać. Łukaszku, jak tam ci się jeździ z Jakubkiem? Idzie, zobaczymy ciebie.
Ja się pytam grzecznie na CB Radio, jak ci się z Jakubkiem jeździ, a ty już tutaj jesteś. Dobra, wsiadaj. No tylko właśnie grzecznie chcę odpowiedzieć, że wsiadaj, fajny ciągnik, ładny ciągnik, wszystko no, tego. Wszystko chłopaki dobrze robią. Tak. Tylko no. Ja jeszcze chcę dojechać do domu. Aha, no dobra. Może dojedziemy. No z tobą to na pewno. Bo raczej... Tam się czego trzymałem już... Gdzie się nie boi? Dobra, tu masz wolę spokojnie, tu też nic się nie wychyla. No, także w dalszym ciągu Łukasz tej złotówki szukamy. No i właśnie, idzie ta złotówka. Praca w re. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam. Praca w re. No, była mowa szósta, to szósta. Działa? A czyli to znaczy da radę ten? Czy są problemy? No z na razie. No to musiałem na razie upier. Pa, sorry, uciąć. No ten. A czyściłeś gwint najpierw? Tak. Nie dało rady? Kołem, no. I cholery nie chcę ten. Ani tym, ani. No zobacz, one mocno są zarąbane ziemią, nie? No i tym i wziąłem podłóżkę. No. No dobra, no wiesz, trzeba porządnie gwinty poczyścić, to powinno się odkręcić, nie? Gdzie Jakubek? Wyłączy pan kamerę, to panu powiem. Poszedł na klopa, czy co? Tak. No to pierwsze, co ty przytyłem, jakby się dostał jak u siebie. Ty. Poszedł na klopa. Zjadł bułkę i poszedł razu. No dobra, no. Będzie założony nowy zestaw. Od pancerza. Czuję się w górach na północno-wschodniej granicy z Polską. W Pradze z powodu padającego ponad dobę deszczu trzeba było zamknąć stację metra o nazwie Muzeum. W pobliżu Wełtawy, która przepływa przez miasto, w kilku miejscach strażacy rozłożyli specjalne przeciwpowodziowe ściany. Przed chwilą przyjechała do nas kolejna ciężarówka z obornikiem. Wracamy, zmieniamy deduta. Chciałem dzisiaj siać, no ale szeroki jeszcze przy pługu. Maskiem pojadę porównać bruzdy. Posiejemy dzisiaj trochę przeżyta? Co wy na to? Damy radę? Może się uda. Czas pokaże. W sobotę zaczynaj robotę. A dzisiaj sobota. W sobotę fajnie się pracuje. Tak bardziej na spokojnie. Niż w tygodniu. Jak idzie panowie? Póki pan nie przyszedł, to idzie zajebiście. A jak ja przychodzę, to co się dzieje? Będzie chujowo. Będzie chujowo. A dlaczego? Właśnie pan patrzy na ręce i... I się trzęsą ręce, jak tak, ja się patrzę. I później... Och, cholera zrobione. Coś się zrobili. Bagno. Później prezes na to pierdala, że to nie tak to jest. Właśnie. To jest ta długa czy ta krótsza, kurwa? No to ty już masz tam wszystkie. Słuchajcie. Jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak jest niedobrze, no to trzeba opierdzielić. No to jedź na pole, zobacz tam na sturkówko za musiałem wyczaić, które to jak śruby wkręcić, bo są dłuższe i krótsze. Dobra, wyczaiłeś te odkładanie? Co? Te odkładanie wyczaiłeś? Co? No bo odkładnice są różne, są lewe i prawe. No to dobrze, chyba idą w tamto. Wyczaiłeś to wszystko, tak jak szło? No i mówiłem, że będzie. A pojechałby, zaorał i ten. Dawaj rower na pakę. I to kurwa zgarniesz gałosie, podniesiesz turę? Przestań, żeby mi na kabinę spadła? Nie, ale tak jakbyś... Przestań, stary. Od strony Witkowa Pola bym musiał wjeżdżać, to by było najbezpieczniej, a tam posiany rzepaczek jest. Jakby za to pomiędzy też to... Jakby co, to ten faker nie do was, tylko do Jakubka. Bo se trąbi jak... Na kobietę lekkich obyczajów. Także panie i panowie, przyjechaliśmy tutaj razem na pole. Łyżka dlatego, że musimy tutaj dużego kamienia zabrać. Talerzówka się zapchała i kamyczek został. Jeszcze górka ziemi została. To ładnie sobie to capniemy. Poczekaj Łukasz, ja spróbuję go chwycić, nie? Bo on tak na wierzchu ładnie leży. No a talerzówka po to, bo będziemy jeszcze na tamtych polach, co robiliśmy orkę, równać bruzdy. Do góry. No, tam śmiało, nie? No. Ładnie poszło. Jest. Strząsnąć. Czuchnąć. Tak, ładnie. Przeplewić zielsko i... Teraz to wyrównamy. I Kubusia puszczamy. Jak napiera tutaj, kurde.
La la la. A tylko widzisz, no, jak mówisz, jak ktoś odpowiedni w odpowiednim miejscu, no jest. Jest, jest. Jak ktoś odpowiada w odpowiednim miejscu jest, no to wiesz, to to i nie. Pokaż. Weź przechyl się. Chyba. No weź go tylko do dołego. No to weź go pchnij na łyżkę dalej. Równanie troszeczkę tej orki. Przy okazji parę dobrych kamyczków i jedziemy dalej. Łukasz sam go wrzucił. Waży kurde ze 150 kilo, co? No, stówę na pewno. No, żartuję. Po to łyżka ażurowa, że sobie go podważyliśmy, wrzuciliśmy. I działamy. Działamy, właśnie, działamy, bo nie ma czasu. Jak dźwignął takiego kamlota, to to będzie już hardcore koksu. A teraz już no i to. Dobra. Wskakuj, Łukasz. Wskakuj, wsiadaj. Już nie ten? Koniec. Zjeżdżamy. Papierowe worki mogę wziąć? Możesz. Włączony. Prezes, dałeś mi Katarynkę. Katarynkę, tak? Tak. No i dzisiaj nie dam rady, a na jutro dasz radę mi małpkę zmontować? Żeby do Katarynki sesarowie przynajmniej. No, miłe spożyteczne, nie? No i co i prezes... Zatkało mnie. No i prezes nie wie co powiedzieć. Zatkało mnie. Ja wiem, o jakiej małpce ty myślisz. Nie, byl jaki. Jak te nasze buraczki po suszy i po upałach. No, niedługo kopiemy, także tutaj już żaden zabieg nie jest planowany. Za 2 tygodnie będzie wszystko kopane. Także bardzo długo były upały i nic nie można było z tym zrobić. To znaczy z pościkiem, którego pryskaliśmy jak nigdy w tym roku 3 razy, 4. Ha, czasami raz wystarczyło. 14 września 2024 roku. Zaczynamy siewy od Przężyta Ozimego. Odmiana Tadeusz, Pan Tadeusz. Obsada, no może troszeczkę za dużo mi się wydaje na ten termin. Jak myślicie, 300 roślin na metrze? No zobaczymy jak to wyjdzie. 134 kg na hektar. Będzie dobrze? Czas pokaże. Planowałem dzisiaj rzepak pryskać i odłożyć ten siew na poniedziałek. No ale z rana kropiło, a w tej chwili bardzo mocno wieje. Może wieczorem się uda coś prysnąć. Na razie siejemy. Niech się dzieje wola nieba. Nią się zawsze zgadzać trzeba. Zakończyliśmy to pole i na tym zakończymy ten odcinek. Jeszcze zobaczymy jak tam światełko świeci, ładnie świeci. Składamy siewnik, wracamy do domu i fajrant. Jakubek aktualnie zjeżdża gwizdkiem z mandamem też do chałupy. No i tak jak mówię, no musimy odpocząć. Trzeba odpocząć, ten tydzień był troszeczkę zwariowany. Jeden dzień odpoczynku jak najbardziej się należy. No i ten jeden dzień odpoczynku wykorzystam, aby zmontować to, co teraz do was mówię. Abyście mieli co oglądać. I tyle. Trzymajcie się. Na razie.